temu postanowiłem pokazać społeczeństwu, że radny, burmistrz nie tylko podchodzi fiskalnie do społeczeństwa, uchwalając podatki i opłaty lokalne, ale również powinniśmy pokazać troszeczkę inną duszę naszą, inny nasz charakter. I wymyśliliśmy, przy pomocy Andrzeja oczywiście, że przedstawimy kolędy, bo są to najbardziej rodzinne, tradycyjne, ciepłe pieśni, które mógłby samorząd wykonywać. Mieliśmy gości na Dzień Dobry w Sąpolnie w roku 2006. Byli to przedstawiciele Wierzbinka, byli to przedstawiciele Babiaka na Dzień Dobry. Kramski. I wydaje mi się, że i Sąpolna. Trójka, zdaje się, Kramsk chyba później troszeczkę dołączył, a jeszcze wracając do tutaj genezy, to nie wiem, ale chyba burmistrz przywiózł od taki może nie sam pomysł, ale samą realizację. Płytę karaoke przywiózł z wizyty w Karkonoszach. Do dzisiaj chyba jeszcze piastuje tam urząd burmistrza miasta Karpacz, mieszkaniec Sąpolna, pan Malinowski. Bogdan Malinowski, nasz mieszkaniec, rodak z Sąpolna. Zaszczepił nas taką właśnie muzyczną pasję samorządową, bo w tej chwili chyba to trzeba tak nazwać, bo jesteśmy z Andrzejem 8 rok, śpiewamy te kolędy i jeszcze jest jedna osoba, którą trzeba wymienić, jest to pani sekretarz gminy Wierzbinek, która 8 razy z nami wspólnie na scenie występowała. Jolanta Siekaczyńska. Witam bardzo serdecznie w Kramsku na 8 samorządowym kolędowaniu. Tak już jak prowadzący powiedział, zaprosiłem i jest dla mnie olbrzymim zaszczytem, że Państwo to zaproszenie się przyjęli. Cieszę się, że ta uroczystość coraz bardziej się rozrasta, ponieważ do tych gmin, które do tej pory kolędowały, dołączył kolejny debiutant, jest to gmina Krzywów. Szanowni Państwo, powiem tak, dawno nie widziałem tylu znakomitych gości i aż tylu i chciałbym ich serdecznie powitać, swoich kolegów, wójtów i burmistrzów. Cieszymy się bardzo, że wójt Drop tutaj poszerzył naszą grupę o kolegów z Krzymowa. Nam to było troszeczkę dalej, ale cieszymy się bardzo. Mamy nadzieję, że niedługo cały powiat, nie tylko Konicki, ale Kolski, który reprezentowany jest przez gminę Babiak, będzie samorządowo rozśpiewany kolędami. Czyli docelowo chcecie, żeby była to impreza nie tylko powiatu Konickiego, tak? Docelowo chcemy, żeby samorządowcy z całego kraju przyjeżdżali do Sąpolna, poznawali nasz region. No, powolutku dążymy do tego. Różne aranżacje kolęd pojawiają się na tych wydarzeniach. Która z imprez zapadła panu najbardziej w pamięci pod względem artystycznym? Ja myślę, że tutaj też wiele takich gmin jest, które wzbogacają czy aranżacjami, czy pracownikami ośrodków kultury, którzy też są niekiedy samorządowcami, blisko są samorządów. Między innymi tutaj gmina Babiak też wnosi bardzo dużo swoim chórem, nie tak dawno dominanta, też taki charakterystyczny właśnie był. I każda gmina dodaje coś. I myślę, że to zaletą też jest, że w rutynę nie wpadamy przy śpiewaniu tych pięknych kolęd, bo każda gmina, każdy gospodarz coś chce od siebie dodać. Nawet i dzisiaj te pięknie śpiewające dzieci Pujaw. Myślę, że to już zapadnie długo w pamięci, prawda? Nam samorządowców możemy, jak oni załóżmy z jakiejś naszej postawy obywatelskiej mogą wziąć wzór, tak my ze śpiewania możemy czerpać z nich wzory. A jakie kolędy zaśpiewają dzisiaj samorządowcy Sąpolna? Ja powiem tak, przybierzeli do Betlejem. Śpiewaliśmy już, tak, w zeszłym roku, a w tym roku do szopy, tak. To ja podeprę się ściągą. Do szopy i pasterze mini. I trudna kolęda, pasterze mini. Tak, ale nie zdradzamy aranżacji, bo jest to tutaj Andrzej zaaranżował taki występ. Zapraszamy serdecznie. I jakie kapele Nie ma
przepraszam. Jacek Popielarz na gitarze basowej. Państwo wybaczycie, że powiem tylko, że jeden z udziałów Urzędu Gminy w Krzymowie, bo udział tak długo się nazywa, że trudno mi zapamiętać. Panie Jacku. To nie Jacek. No w takim razie przygotowujemy się, jesteśmy przygotowani bardzo dobrze, było kilka prób. Mam nadzieję, że wyjdziemy jak najlepiej. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy będą z nami śpiewać kolędy. Jesteśmy pełni nadziei, energii do wstępu. Ten wydział niech pan jeszcze podpomina. No właśnie. Ale na jednym oddechu. To nie jest wydział, referat do spraw oświaty, kultury, nauki. Nauki przesadziłem. Referat do spraw oświaty. Jeszcze się pan nie nauczył. Nie. Oświaty, kultury i sportu, zamówień publicznych i gospodarki komunalnej. No dobrze, tak się akurat niegrzecznie złożyło, że zaczęliśmy przedstawiać zespół od mężczyzn, a w pełnej grupie, co występuje, są jeszcze pani. To musi nazwać się Jacek. Tak? Może od mojej lewej pani Hanna Buczkowska-Bartczak na instrumentach klawiszowych. Znaczy jednym instrumencie klawiszowym, żeby była jasność. Po mojej prawej Wiktoria Kleszkowska na skrzypcach. Najmłodsza osoba w naszym składzie. Chyba chciałem powiedzieć najzdolniejsza. Trzech uczących się tutaj wziąć. A macie jakiś lęk, stres sceniczny? Ja mam stres, że się surówki pomylą, a się nie pomyli, idziemy w pełni nadziei, że będzie dobrze, bardzo bierzemy sprzęt. No dobra, to co zagracie, zaśpiewacie? Zaśpiewamy i zagramy dwie kolędy. Pierwsza Lżej Królaj, że jest Unią i Mizerna Cicha. Nasza część, bierzemy dalej. Dobra, uwaga, na scenę, już załogę na scenę. I pochyleni.
Państwo. Tak na koniec chciałem powiedzieć, że my nie wyznajemy zasady, że usta milczą, dusza śpiewa, tylko dusza śpiewa i usta też śpiewają. Także będziemy śpiewać do końca, bez żadnego zatrzymania i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się również w gminie Krzymów, w naszym ośrodku kultury, również będziemy śpiewać wtedy w większym składzie, damy lepszy pobyt. Dziękujemy bardzo. Mimo mojego psiku za sprzętu technicznego, ale się udało to wszystko naprawić, także wszystko jest ok. Mamy nadzieję, że się podobało tym, którzy nas słuchali. Przy okazji Blue Live z nią okazało się, że ta kolenda jest bardzo długa i że tak zwana powszechna znajomość tekstu tej kolendy kończy się na trzeciej zwrotce. Ja myślę, że w większości kolęd tak jest, że ludzie śpiewający przede wszystkim w kościele znają pierwszą, drugą, trzecią zwrotkę maksymalnie, natomiast kolędy z reguły mają zwrotek bardzo dużo i jak się sprawdzi w mediach, w internecie poszczególne kolędy, to myślę, że tych wersji kolędowych jest bardzo dużo, tych zwrotek w każdej kolędzie też jest dużo. Mam nadzieję, że takie spotkania jak dzisiaj pokazują, że warto te pozostałe zwrotki też ludziom pokazywać, żeby również i oni pamiętali i również z nami śpiewali. Ja myślę, że najważniejszy to był po prostu jakby klimat i przekaz, a my tą kolędę od czasu prób mamy po prostu wszyscy w sercach. Łącznie z kolegą Jackiem, który jest tak bardzo skromny, że cały czas podkreśla to, że się uczymy. Kolejny samorząd śpiewa. Myślimy, że nie było najgorzej, a myślę, że było najlepiej. Było najlepiej i teraz czekamy na potwierdzenie tego przez jury. A z pewnością w Krzymowie jesteśmy najlepiej śpiewającymi samorządowcami. W słodkim Jeruzalem nocka już zapada, śpiące stada bydła przeżuwają dzień. Zamyślona gwiazda kapelusz zakłada, niesie nad Betlejem ciepło światło. Thank you.